Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Rafał Ząbczyk, radny świdnicki. Dzień dobry. Pan Rafał do niedawna był kandydatem na prezydenta miasta Świdnicy. Ze startu w wyborach zrezygnował i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Panie Rafale, tak naprawdę nigdzie nie wybrzmiało, dlaczego dokładnie pan zrezygnował ze startu w tych wyborach. Tymczasem trzeba powiedzieć to wprost, był to brutalny atak na pana w internecie, w mediach społecznościowych. I to właśnie ta kampania nienawiści, która pana dotknęła, była bezpośrednim powodem tej decyzji. Czy to jest tak, my jakby startując w wyborach, ja startując na kandydata na prezydenta, liczyliśmy na fajną, rzeczową, merytoryczną rozmowę o programach, pomysłach i myśleliśmy w Świdnickim Forum Rozwoju, że tak to właśnie, tak to będzie przebiegać. I do czasu, kiedy nie zgłaszaliśmy kandydata na prezydenta, tak to było. Od momentu, kiedy stwierdziliśmy, że będzie kandydat, że będę to ja, zaczął się jakiś generalnie atak na nasze stowarzyszenie. A to, co się zadziało na profilu jednego z obecnych radnych społecznościowym, no to już były jakieś takie ewidentne ciosy poniżej pasa. Jakaś kampania, taka kampania nienawiści, czepianie się spraw prywatnych, intymnych, no to już jest jeden krok, tak bym powiedział, za daleko. I w sytuacji, kiedy człowiek ma na jednej szali do wyboru politykę, stanowiska, a z drugiej jednak rodzinę i bliskich, to zawsze wybierze tą wartość ważniejszą, czyli rodzinę i bliskich. I tak też było w tym przypadku. Ja po prostu nie zgadzam się z takim uprawianiem polityki i z takim podchodzeniem do tych spraw, stąd zrezygnowałem. Czy była to decyzja osobista, czy koledzy z forum mieli na nią także wpływ? Było to tak, że w dzień przed jeszcze konwencją spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o konwencji, o tym, co będzie. Ja od kilku dni jakieś tam miałem swoje przemyślenia i poinformowałem kolegów, że rezygnuję ze startu. Powiedziałem dlaczego, oni tą decyzję zaakceptowali. Wybraliśmy inną osobę, która będzie kandydować, tak więc to jest moja decyzja. A dlaczego pan rezygnuje? Dlaczego nie walczył pan z tą kampanią nienawiści? Znaczy jakby to, co powiedziałem, to jest coś takiego, że ja nie zgadzam się na uprawianie polityki w ten sposób, jeżeli dyskusja kandydatów na prezydenta, czy nawet brak reakcji pozostałych kandydatów w takiej sytuacji, to jest oczywistość w tym mieście, no to ja nie chcę brać w czymś takim udziału, a o prowadzenie merytorycznej kampanii, takiej z programem, oczywiście będę cały czas walczył i będę cały czas to powtarzał. Ja nie zrezygnowałem ze startu w wyborach do Rady Miejskiej, bo chcę się rozliczyć z mieszkańcami z tego, co zrobiłem i przez cały czas wszędzie, gdzie tylko mogę, to powtarzam i też z mojej strony taka jasna deklaracja, że nie zamierzam w ogóle brać udziału w dyskusji w jakichś zaczepkach, dyskusjach personalnych, bo nie o to chodzi. Mamy gadać o pomysłach, o programach i o problemach, nie o ludziach. Panie Rafale, a właśnie, sam pan powiedział, kandydaci, kontrkandydaci pana byli już, nie zareagowali. W tym momencie pozwalają na prowadzenie takiej kampanii nienawiści, w pewnym sensie podpisują się pod nią. Czy nie uważa pan, że jednak takie sytuacje też powinny wzbudzać reakcje pozostałych uczestników tych wyborów? No oczywiście chciałoby się, aby tak było. Ja oczywiście tutaj nikogo nie oceniam, bo każdy różnie w takich sytuacjach reaguje. Ja mogę mówić za siebie, że ja na pewno bym stanął po stronie tak atakowanej osoby i stanął publicznie, bo oczywiście w takich rozmowach
kuluarowych, no to jakby takie głosy są słyszalne, natomiast takiego oficjalnego przekazu nie ma, więc ja chętnie o tym mówię i będę powtarzał, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby wyeliminować taką dyskusję i być może ludzi, którzy do takich rzeczy się, z tej dyskusji wyeliminować ludzi, którzy do takich rzeczy się posuwają, czyli tak naprawdę są w stanie zdeptać każdą wartość i wszystko, żeby tylko osiągnąć swój cel. Bo tutaj mówimy o jednej osobie na razie, ale tak naprawdę no, trzeba przyznać, że w naszym mieście nie jest to wyjątek, bo w pana przypadku no, stało się tak, że niedobry człowiek miał niedobre intencje i niedobrze się stało. Natomiast na podobnego typu wycieczki pozwalają sobie też osoby, może w bardziej kulturalny sposób, może w innych formach, ale osoby też, które zarządzają tym miastem w tej chwili. Znaczy, tak, nie dalej jak wczoraj wszedłem na blok zastępcy prezydenta, pana Ireneusza Pałaca i przyznam szczerze, że trochę byłem zaskoczony i zdziwiony. Oczywiście niemiło, bo cały czas się zastanawiamy nad tym, dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają ze Świdnicy, często do tego miasta nie wracają, zastanawiamy się, co zrobić. Mówimy, że tworzymy otwarte i nowoczesne miasto, ale to chyba tylko w słowach tak się dzieje. Tak? Jeżeli pan zastępca prezydenta pozwala sobie na jakieś wycieczki, wydaje mi się, że nie, szczególnie osoba, która zarządza, na takie wycieczki nie powinna sobie pozwalać, bo przecież nie chodzi tutaj o osobę i personalia, o to, czy jest, jakiej jest orientacji, jakiego koloru skóry i wyznania, bo przecież jest człowiekiem. Jeżeli Świdnica ma być otwartym, nowoczesnym miastem, to powinna być otwartym miastem dla wszystkich, tak? Bo rozmawiać trzeba ze wszystkimi, a szczególnie osoby, które zarządzają miastem, powinny to robić i dawać taki przekaz do innych, dawać przekaz, że Świdnica jest to może nieduże miasto, może średnie miasto, ale równie nowoczesne i równie otwarte jak miasta większe typu Wrocław, Katowice, Warszawa, do których młodzi ludzie nie boją się jechać, bo wiedzą, że to są miasta, które ich przyjmą i nie będą ich karcić za różnego rodzaju inności, tak? Czy to ubranie, wyznanie, sposób bycia, to tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia. A proszę powiedzieć, no bo to tak naprawdę te osoby, które pana zaatakowały, to są osoby, które pan zna z pana środowiska. Spodziewał pan się czegoś takiego? Znaczy, jak po tym panu pewnie można się wszystkiego spodziewać. Natomiast co do innych osób, no cóż, każdy robi tak, jak uważa. Ja mogę powiedzieć, że się z tym nie zgadzam. Tam jakby szczególnie jest to dziwne, jeżeli takie słowa płyną z kierunku tak zwanej opcji lewicowej, tak? Gdzie to podobno tolerancja i otwartość to są podstawy takiego programu. No ale być może tak uznano, że to jest dobrze i tak ma być. To jest wybór tych ludzi. A wrócił pan do Świdnicy 4 lata temu jako młody chłopak, który gdzieś tam w wielkim mieście zaczął robić karierę. Przyjechał pan tutaj z jakimiś marzeniami. Dość szybko wszedł pan wysoko, bo został pan radnym w pierwszej turze praktycznie od razu. Czy liczył pan na to, że to wszystko jakoś inaczej się poukłada, że da się coś tutaj w tym mieście pozmieniać? Czy ja cały czas jestem tego zdania, że oczywiście się da, bo Świdnica jest miastem, które się rozwija, ale tak jak mówię, żeby nabrać takiego wiatru w żagle, to musimy pokazywać się jako fajne, nowoczesne i otwarte na wszystkich miasto. I ja nie żałuję, że tutaj wróciłem, bo uważam, że to miasto można cały czas zmieniać, tak? Na lepsze i kiedyś, w przyszłości,
takie sytuacje i takie zachowania będą po prostu piętnowane, a na przykład zastępca prezydenta nie będzie sobie pozwalał na takie wycieczki, bo to nie tyle, że to będzie złe, tylko tego typu wypowiedzi będą traktowane jako obciachowe, bo tak. No bo to jest obciach. Tak są traktowane w większości miastach w Polsce, szczególnie tych większych, tych otwartych, nowoczesnych, do których Świdnica cały czas aspiruje, to tam po prostu taka wypowiedź to jest obciach i być może mógłby się spotkać taki ktoś z sytuacją, że ktoś mu nie poda ręki, bo uważa, że no to po prostu no tak powinno być. No to w takim razie pan radny, o którym teraz rozmawiamy, jeżeli ktoś nie poda mu ręki, to będzie wiedział dlaczego. Pewnie tak, ja mu nie podaję ręki od 3 lat, jest mi z tym bardzo dobrze, ale to też pewnie wymaga od nas wszystkich jakiejś takiej konsekwencji w działaniu i też jasnego precyzowania swoich myśli. Być może ja też częściowo jestem za to nielubiany, ale jeżeli tak mnie wychowano, że jeżeli, bo możemy się, tak jak mówię, możemy się spierać o problemy, o pomysły, o programy. Natomiast jeżeli ktoś atakuje drugą osobę tylko po to, żeby zrobić jej na złość, żeby wyrządzić jej krzywdę, żeby ją obrazić, jeżeli ktoś mnie tak zaatakuje, no to ja z taką osobą nie chcę mieć do czynienia. Ja z nią nie rozmawiam, nie podam tej osobie ręki i dopóki mnie nie przeprosi i tyle. I jeżeli wszyscy tak będą robić, to taka osoba to zrozumie. Natomiast jeżeli wszyscy będą w tak zwanych kuluarach mówić, że to jest źle i się tak nie powinno dziać, natomiast w oficjalnym przekazie będą kogoś takiego witać z otwartymi ramionami, to się nigdy nic nie zmieni. To ja jeszcze zapytam trochę przewrotnie. W pana obronie kontrkandydaci nie stanęli, ale może my stańmy w takim razie w obronie pana kontrkandydatów. Oni też są atakowani na portalach społecznościowych, padają określenia o kandydatkach gruba głupia, o jednym z kandydacie sugestie, że rzekomo substancji niedozwolonych używa. Oczywiście wszystko plotki, wszystko pomówienia, sposób zaszczuwania. Tak, dokładnie. Ja jestem zdecydowanie przeciwko takiemu prowadzeniu rozmowy, ale to też pewnie wynika z jednej rzeczy, że portale i pewna anonimowość, taka w cudzysłowie w internecie, powoduje, że ktoś sobie na to pozwala. Gdyby było tak, że na przykład trzeba się zalogować na dany portal z imienia i nazwiska przez na przykład jakąś wtyczkę na swoim profilu społecznościowym, wtedy dyskusja wygląda zupełnie inaczej. Proszę zobaczyć, jeżeli jest tak to komentowane, gdzie trzeba to zrobić z imienia i nazwiska, to wtedy komentarzy nie jest 50, tylko jest 10 i one nie dotyczą tego, czy ktoś jest gruby, chudy, brzydki, taki czy owaki, tylko dotyczą rzeczywiście tego problemu, że to pytanie jest, czy ważne jest to, żeby było 100 komentarzy o byle czym, żeby się ludzie obrzucali błotem, czy ważne jest jednak to, żeby było 10, ale fajnych, konkretnych, które dają coś do myślenia. Ja jestem zdecydowanie przeciwny temu, bo to, czy ktoś jest gruby, czy chudy, zezowaty, ma taką orientację, jest murzynem, czy jeszcze ma inny kolor skóry, to w ogóle nie decyduje o tym, czy on ma fajny pomysł na miasto i na to, co się ma dziać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w wyborach. Mam nadzieję, że forum również ładnie zaistnieje w tych wyborach. Dziękuję serdecznie. Ja nie dziękuję za te życzenia, a dziękuję państwu. Do widzenia.